Witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV. Dziś, tak trochę na gorąco, zajmiemy się analizą tego, co zapowiedziało ostatnio Ubisoft. Mowa oczywiście o Assassin's Creed Unity, a jako że Assassin's Creed co roku jest ujawniany i rokrocznie jest wydawany na PS4, Xbox One oraz PC-ty, teraz tylko i wyłącznie, to warto się tym tytułem, przede wszystkim tym tematem, zainteresować. To, co otrzymaliśmy, to przede wszystkim świetna nowa historia, całkiem dobra, choć nie wiem, czy do wszystkich trafiająca lokacja, dwójka bohaterów i zupełnie nowe fragmenty, a także systemy rozgrywki. Całkiem ciekawa prezentacja, całkiem długa jak na standardy trailerów i w ogóle zapowiedzi gier wideo na naszym rynku, więc naprawdę myślę, że jest się czym ekscytować. Jeżeli mowa o Assassin's Creed Syndicate, to ta gra posiada w sumie wszystko, czego byśmy się spodziewali po kolejnej odsłonie Assassin's Creed. Jest tajemniczy bohater, a nawet dwójka, co chwilę dokonujemy skrytobójczych zabójstw. Jest oczywiście skakanie po budynkach, które każdego cierpiącego na lęk wysokości przyprawiłoby o palpitację serca. Są nawet wszechobecne wozy z sianem, które są z nami już przecież od pierwszej odsłony serii. A mimo to podczas ciągłego pokazu, na którym Ubisoft hucznie ogłosił tę właśnie nową odsłonę cyklu, trudno jest doszukać się tak naprawdę konkretnej rewolucji. Jest ewolucja, jest coś, co idzie naprzód, ale przede wszystkim nie ma tego, z czym tak naprawdę Ubisoft mogło wyjść przed szereg. Jest Assassin's Creed na nowej generacji konsol z nowym settingiem i z nowymi rozwiązaniami. Nie ma rewolucji, jest ewolucja. Na czym ta ewolucja polega? No, nad tym chcemy się zastanowić właśnie w tym materiale. Nowy setting, Londyn, w okresie rewolucji przemysłowej. Assassin's Creed Syndicate zabierze graczy w najpóźniejszy okres w historii całego cyklu. To jest ciekawostka. Rewolucja przemysłowa oraz Londyn. Nowy setting, nowa lokacja. To rewelacyjne połączenie, może się podobać, szczególnie ludziom, którzy uwielbiają akurat ten wiktoriański okres. Assassin's Creed Unity rewolucja wyglądała nieco inaczej. W przypadku Syndicate jest w budowie. O co chodzi? Chodzi o to, że lokacja oraz cały jej szeroko pojęty setting w grze Assassin's Creed Syndicate rozwija się na naszych oczach. To jest bardzo fajne. Pokaz gameplayu udowodnił, że Ubisoft Quebec ma wyrazistą wizję tego, co chcą tak naprawdę zamieścić w Syndicate. Jest brud, jest smog, jest pył, jest są mroczne uliczki, jest przestępczość, są bijatyki, są gwałty, jest krew, jest dużo, dużo brudu, dzielnice przemysłowe, które są właśnie w budowie. To wszystko to Assassin's Creed Syndicate. To się naprawdę może podobać. Oczywiście drugim takim bardzo ważnym elementem, który mnie osobiście przykuł bardzo, bardzo dużą uwagę i mnie osobiście bardzo zaintrygował, to dwójka bohaterów. Mowa o Jacobie, którego widzimy na ekranie, a także Ewie Fryje, jego siostrę bliźniaczkę. Bractwo asasynów jest rozbite w okresie rewolucji przemysłowej, szczególnie na terenie właśnie Londynu. Jacob i Ewie to bliźnięta, którzy chcą odmienić oblicze tejże organizacji. Nie będzie to prostym zadaniem. Aby ponownie przechylić szale zwycięstwa w odwiecznej walce asasynów z templariuszami, właśnie na stronę skrytobójców będą musieli się bardzo mocno napocić, natrudzić, aby asasyni w Londynie zaczęli rządzić, żeby przejęli władzę. Bliźnięta będą w pełni grywalnymi postaciami. Co więcej, Jacob jest nieco nieokrzesany, roztargniony i pewny siebie. Ewie to o wiele ciekawsza postać. W mojej opinii wygląda na bardziej ułożoną, bliższą ideologię skrytobójczych i ich formą działania. Ona jest spokojna, ona jest wyważona, ona waży każde słowo i rozważa każdy krok. Jest o wiele ciekawsza, tak mi się wydaje. Na koniec warto dodać, że podczas misji gracz będzie mógł się przełączać pomiędzy Jacobem i Ewie. Ciekawostką jest fakt, że 75% zabawy będzie należało do Jacoba, 25% misji do Ewie. Świetne połączenie. I oczywiście na koniec, co największą uwagę moją przykuło, to oczywiście prezentacja rozgrywki. Londyn jest ogromny. Londyn jest przekonujący, choć przyznam się, że gra i całe miasto wygląda troszeczkę podobnie jak w Unity. Projekty budynków, projekty lokacji, nawet kominy wyglądają tak samo. To rozgrywka nabiera naprawdę, wydaje mi się, nowej formuły. Otrzymujemy kilka fajnych gadżetów. Przede wszystkim linkę, którą mamy umocowaną w ramieniu i możemy się za jej pośrednictwem przenosić wyżej, na wyższe kondygnacje, gdy nie ma innej drogi.
To jest takie błyskawiczne przemieszczanie się, które znane było już w Unity. Tam trzeba było podejść do takiego mechanizmu, przeciąć linkę i pojawić się błyskawicznie na dachu. Tutaj jest to uformalizowane, czyli możemy korzystać z linki dowolnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to takie ciche nożyki, z których możemy korzystać, aby pozostawać w cieniu i zabijać bezszeleśnie przeciwników. Świetna sprawa. Oczywiście pozostają klasyczne ostrza, również wyskakujące z ramion. O, tu możemy zobaczyć, jak wygląda linka w akcji. Świetnie. Sam Jacob ma otrzymać oczywiście klasyczną szablę, ale ostatnim i chyba najbardziej intrygującym elementem jest walka na pięści. Walka właśnie na gołe pięści. Została ona pokazana. Walka wręcz jest świetnie zrealizowana. Czuć siłę ciosów i naprawdę ten asasyn pod tym względem mnie przekonuje. Oczywiście ciekawostką, na koniec, największą ciekawostką wartą podkreślenia jest jazda, tak jak tutaj widzimy, pojazdami. Pojazdami to dużo powiedziane, jazda bryczkami, a także korzystanie z pociągów do rozwiązywania misji. W trakcie prezentacji zostało powiedziane, że będziemy mogli korzystać z pociągu, aby szybko się przemieścić w jedno i drugie miejsce. Jeżeli będzie nasz cel w pociągu, to będziemy musieli przeskoczyć z jednego pojazdu na drugi, wejść do niego, uśmiercić nas cel. Całość wygląda naprawdę przekonująco, jest mnóstwo nowych rozwiązań i wydaje mi się, że Assassin's Creed Syndicate w końcu będzie powiewem świeżości. Z mojej strony to tyle. Na dzień dzisiejszy nie mam większych obaw. Was zostawiam ze zwiastunem. Pozdrawiam. Zapraszam na naszego bloga, kanał. Cześć.